Radio LK. Proszę pana, mam taki problem. Mieszkam na wsi. Mam 72 lata. Mam konia. I mam kilometr od domu. I tam muszę dojeżdżać 3 razy dziennie. I co mam zrobić? Czy pieska sobie uwiązać i jechać z tym pieskiem? Czy mogę to robić, czy nie? A nie, no obrządek zwierząt myślę, że jest czynnością niezbędną. No ale mam kilometr do stajni. No tak, jechać. Ale w tym sensie, czy pan pyta, czy można zgodnie z przepisami, tak, o tak, epidemii? Bo 72-letni nie powinien wychodzić na dwór. No, tu są te dwie racje, tak? No jeżeli nie ma pan nikogo, kto by panu pomógł przy tym obrządku zwierząt, no to myślę, że nikt panu nie będzie z tego powodu problemu wyrobił. No jest pan rzeczywiście osobą w takim słusznym wieku, ale myślę, jak pan zachowa wszystkie zasady, nie będzie się pan z nikim spotykał, czyli samemu do tego zwierzaczka podjechać albo podejść i wrócić, no to myślę, że tam no jakoś powinno być dobrze. A to jest niezbędne? No moim zdaniem zwierzętom należy się opieka i to jest niezbędne. No więc właśnie, o to mi chodzi, że mnie ktoś nie zatrzyma, że ja tam sobie jadę 3 razy dziennie do nich, bo rano napaść, zaś wypuścić i znowu je wezmę. No więc o to mam problem, żeby mnie ktoś nie ten, nikim się nie kontaktuje, z zagranicą nie byłem, nikim nie ten. No teraz to ta zagranica to już nawet już jest mało ważne, bo już tutaj ten wirus jest w kraju. Natomiast no, przede wszystkim izolacja od innych osób, rzeczywiście z nikim się nie spotykać, z nikim nie gadać, a już broń Boże biesiadować. Natomiast jeżeli trzeba zwierzęta obrządzić, no to trzeba to zrobić, no i tyle. No, myślę, że nikt nie będzie panu z tego podu kłopotów robił. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękujemy, pozdrawiamy.